Anna Szapi. Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Nadchodzi już zima, a wiąże się z nią coś, co wydaje mi się jest dość dużą zmorą chyba większości osób, czyli święta Bożego Narodzenia i to, jakie prezenty wybrać dla naszych najbliższych. A przynajmniej dla mnie co roku jest to dość spory problem, ponieważ zawsze zależy mi na tym, żeby właśnie dobrać fajne prezenty dla moich najbliższych, a nie do końca znam wszystkie ich hobby, nie do końca właśnie to hobby rozumiem, no i w tym momencie mam kłopot. Wydaje mi się, że cosplayer w rodzinie może być również takim dość problematycznym krewnym, czym nie do końca wiadomo jest, co kupić pod choinkę. I stąd właśnie pomysł na ten film. Jego pierwszą zeszłoroczną część możecie już zobaczyć na moim kanale. I na górze to właśnie będą linki, gdzie możecie sobie kliknąć i oglądać, jakie inne produkty polecam właśnie dla cosplayerów jako prezent. Postaram się w takim razie w tym filmie nie powtarzać i pokażę Wam inne rzeczy, które myślę, że cosplayerzy mogą uznać za przydatne w swoim warsztacie, jak i również może to będzie po prostu pomysł dla Was, co możecie sobie właśnie Wy jako cosplayerzy sami kupić, na przykład na AliExpress, na jakichś promocjach, ponieważ no, czasem trzeba sobie jednak dogodzić. To zaczynamy, nie czekamy, ponieważ pierwszą rzeczą, o której Wam dzisiaj będę chciała opowiedzieć, będzie coś, co użyłam właśnie dokładnie w tym momencie podczas robienia tego filmiku, czyli ring light. Niestety żyjemy w erze pandemii i większość z cosplayerów nie może sobie teraz pozwolić na żadne sesje zdjęciowe na zewnątrz, czy gdzieś właśnie w fajnych lokacjach, stąd spędzamy ten czas w domach i jedyne, co możemy zrobić, to jakieś zdjęcia na tle jakiejś właśnie czystej ściany, czy po prostu no gdziekolwiek jakieś selfie. Do tego celu najlepsze rzeczą, którą możecie sprawdzić swojemu znajomemu cosplayerowi, będzie jakieś dobre źródło światła. I oczywiście okno zawsze jest opcją, ale co jeżeli chcemy być bardziej mobilni, chcemy się gdzieś przenieść i tu już przydałaby się jakaś dobra lampa. Stąd chciałabym właśnie zaproponować Wam te wszystkie ring lighty, czy właśnie jakieś softboxy, cokolwiek, co pomoże właśnie oświetlić twarz cosplayera poza tylko tym oknem. Ja sama do nagrywania swoich filmików, czy właśnie wykonywania jakichś zdjęć na ścianie używam dwóch softboxów i właśnie jednego ring lighta, który możecie pewnie zobaczyć gdzieś w moich oczach, kiedy nagrywam te filmiki. I to źródło światła naprawdę pomaga mi zrobić bardzo dobre jakościowo zdjęcia. Zakres, jaki możecie kupić te lampy, jest naprawdę przeogromny. Są różne kształty, różne rozmiary, różne właśnie natężenia światła, czy również odcień tego światła jest zimny czy ciepły, więc po prostu musicie zrobić troszkę jakby swojego researchu i dowiedzieć się, co najbardziej może się właśnie takiemu waszemu cosplayerowi przydać. Ja osobiście chyba najbardziej bym polecała ring lighty, ponieważ to światło jest bardzo ładnie rozproszone i bardzo dobrze również wygląda na podczas robienia właśnie jakiegoś selfika, ponieważ fajnie oświetla całą naszą buzię. A na pewno fajnym dodatkiem takiego prezentu będzie na przykład taki malutki pilocik na Bluetooth, który możecie sobie podłączyć do swojej komórki i w taki sposób wykonywać zdjęcia bez użycia rąk. A jeżeli mówimy już o zdjęciach, to co wy na to, żeby na przykład zainwestować właśnie w przyszłość i skilla naszych najbliższych i zakupić im na przykład jakiś kurs Photoshopa albo na przykład montażu filmików. Spotkałam się ostatnio z naprawdę przeogromną ilością kursów online, które można sobie wykupić i właśnie doszkolić się, zwłaszcza teraz, kiedy siedzimy w domach i nic tak naprawdę nie robimy. Stąd wydaje mi się, że to jest dobry pomysł na jakiś bon podarunkowy, czy właśnie jakiś taki prezent, który można dać swojemu ukochanemu cosplayerowi, także właśnie rozwinął swoje skille na przyszłość. A kolejnym pomysłem, związany na przykład z jakimiś innymi kartami podarunkowymi, będą na przykład bony do sklepu typu Sephora, czy Rossmann, czy jakiś Douglas, wszystko co faktycznie wiąże się z kosmetykami i w taki sposób nasz cosplayer może po prostu sobie tam potem pójść i kupić co tylko potrzebuje do swojego makijażu. Oczywiście karty podarunkowe są jedne z najbardziej bezpiecznych prezentów. Jednocześnie są one bardzo mało osobiste, takie dość zimne, suche, stąd wydaje mi się, że to jest dobry pomysł na dodatek do naszego głównego prezentu, a niekoniecznie właśnie główna część tego podarku. Kolejnym przedmiotem, który wydaje mi się, że każdy cosplayer naprawdę doceni, będzie manekin krawiecki. Oczywiście manekiny są bardzo różne i zawsze możecie kupić jakąś wersję tańszą, taką zwykłą, strypinową, obleczoną jakimś pokrowcem, jak i również są wersje pro, czyli takie właśnie manekiny krawieckie, które są regulowane, możecie ustawić właśnie szerokość bioder, pasa i, czy właśnie piersi i w taki sposób ten manekin będzie identyczny z ciałem tego cosplayera, który będzie go używał. Ale ostrzegam, takie manekiny są niestety dość drogie. Stąd to jest raczej taki większy prezent, jednocześnie będzie on dużą inwestycją w przyszłość, ponieważ takie rzeczy są naprawdę mega, mega przydatne. Innym fajnym szpejem, który właśnie odkryłam w tym roku, będzie parownica. Czyli coś, bez czego absolutnie nie jestem w stanie ostatnio sobie poradzić z perukami. Parownica, czyli właśnie takie ręczne żelazko, jest absolutnie super do rozpryzywania różnych elementów kostiumu, które niezbyt możemy położyć na desce i prasować tak tradycyjnie ręcznie, tylko muszą być gdzieś właśnie rozwieszone na jakimś wieszaku, czy gdzieś tam sobie wisieć i w taki sposób para rozprasowuje wszystkie elementy, które jakby nie jesteśmy w stanie dotrzeć do nich zwykłym żelazkiem. Ale również parownica przydaje się świetnie do stylizacji peruk. Ciepłym powietrzem z parownicy możecie na przykład rozprostować jakieś loki na jakiejś peruce, która ma być prosta, lub na przykład właśnie w drugą stronę te loki wykonać. Ewentualnie można tą perukę odwrócić do góry nogami na manekinie i potem troszkę ją tam właśnie potraktować
twarą, przez co to ciepłe powietrze postawi te włosy do góry. Naprawdę możliwości jest no sporo. Ja kupiłam swoją na AliExpress za jakieś 40 zł i naprawdę sprawdza się świetnie. Moim kolejnym tegorocznym odkryciem będzie deska do prasowania rękawów, czyli coś, co absolutnie ułatwiło mi życie podczas tworzenia kostiumów i faktycznie służy ona do prasowania takich rzeczy, które są ciężko dostępne z zwykłym żelazkiem, czy typu właśnie rękawy, coś, czego nie możemy jakby nadziać na dużą deskę. Absolutnie świetnie sprawdza się przy jakimś prasowaniu elementów kostiumu, zazwyczaj są właśnie bardzo ciężko dostępne i to mega ułatwia pracę przy szyciu. A przy okazji, gdy mówimy o rzeczach, które są przydatne, wygodne, miękkie, ułatwiają życie, to jest jedna rzecz, którą muszę absolutnie Wam pokazać i nie sądziłam, że w tym filmiku się będę z Wami tym dzielić. Raczej wzięłam tę rzecz jako po prostu coś, co będzie dobre jako beka, czy jakiś, nie wiem, comic relief w jakimś innym odcinku, a faktycznie zaczęłam używać tego przedmiotu i moje życie się zmieniło. Moi drodzy, na pewno każdy cosplayer, który spędził swoje ostatnie 6 godzin życia w pozie embrionalnej na podłodze, klejąc swój kostium, mega doceni wygodną poduszkę w łóżku. Zwłaszcza, jeżeli ta poduszka jest jego waifu. Stop, stop, stop. Ja wiem, co myślicie. Ja wiem, jak to wygląda. I pewnie powiecie, Czapi, masz wielką poduszkę swojej waifu w łóżku? A ja powiem, jest dwustronna. Dobra, ale real talk. Ja naprawdę przez dłuższą chwilę sądziłam, że te poduszki są absolutnie dziwne, a jej właściciele jeszcze dziwniejsi. Po czym jeden sklep do mnie napisał, zapytał się właśnie, czy bym nie chciała takie poduszki dostać i ją recenzować. I tak pomyślałam sobie, ej, to jest dobry pomysł na jakąś właśnie, nie wiem, wstawkę śmieszną w filmiku czy coś. I dostałam tą poduszkę, zamówiłam oczywiście moją kochaną waifu z ReZero. Po czym dostałam tą poduszkę w poczcie i absolutnie się zakochałam. Ona jest tak mięciutka i tak fajna i tak się świetnie na niej śpi, że naprawdę to jest coś, co polecam wszystkim. Nie wiem, czy polecam Wam wszystkie wzory, ponieważ niektóre z nich są naprawdę ciekawe. Mówiąc delikatnie, moja Rem jest naprawdę bardzo family friendly i taką również chciałam, więc no, wybrałam sobie taką dość przyjazną tutaj graficzkę na moją poduszce. Moja waifu nigdy nie była piękniejsza, ale tak naprawdę, jeżeli ktoś z Was właśnie ma jakiegoś fana anime, mangi, czy właśnie różnych gier właśnie w rodzinie, to taka poduszka naprawdę może być spoko pomysłem, ponieważ nie dość, że ona jest bardzo ładna, naprawdę jest bardzo fajnie wykonana, to również ona jest naprawdę mega, mega miękka i przy niej się po prostu absolutnie świetnie śpi. Na dole w opisie będzie link do tego sklepu, gdzie możecie znaleźć naprawdę ogromną ilość przeróżnych już gotowych grafik, a jeżeli ktoś z Waszych bliskich jest naprawdę dość dużym koneserem i ma dość wyrafinowany gust, jeżeli chodzi o jego poduszki i jego waifu, również możecie stworzyć jakby swoją własną poduszkę, dając jakby swoją grafikę. W ten magiczny czas świąt, miłości, życzliwości, rodziny, podarujcie swojemu najdroższemu i byłoby to co najlepsze, czyli jego waifu. Albo Hasmando, nie oceniam. Tak. Czy ja właśnie pokazałam na filmiku, że śpię z wielką poduszką, a nie ma dziewczynki? Owszem. Czy żałuję czegoś? Nie. Raz weeb, zawsze weeb. A wracając do pomysłów na prezenty, mam kolejną rzecz, która wydaje mi się, że jest absolutnie mega przydatna dla każdego cosplayera, czyli dobry spray do włosów. A tak się właśnie złożyło, że bogowie cosplayowi nareszcie wysłuchali naszych modłów i na polskie półki trafił żółty klej Got to Be. To jest naprawdę jeden z najlepszych lakierów do włosów, który używałam kiedykolwiek do stylizacji peruk i serdecznie go polecam, jeżeli chodzi właśnie o robienie jakichś szczególnie trudnych stylizacji, trudnych właśnie układów do peruki, właśnie jakieś spajki. Ten lakier naprawdę bardzo mocno trzyma wszystko. Do niedawna jeszcze mogliśmy go kupić wyłącznie za granicą albo właśnie przez internet, a ostatnio trafił na półki w sieci drogerii Rossmann za około 15-16 zł, stąd ta cena wcale nie jest powalająca, a taki lakier naprawdę bardzo się przyda każdemu cosplayerowi. Inną bardzo przydatną rzeczą podczas tworzenia kostiumu, zwłaszcza przy zbrojach, będzie guma w sprayu. Na temat tego produktu nagrałam już cały filmik i na górze będzie link do niego w kartach, możesz sobie kliknąć i oglądać. A tak pokrótce, to po prostu bardzo przydatny spray do poklewania właśnie powierzchni naszej pianki przed malowaniem, tak żeby po prostu nasza zbroja była ciągle elastyczna, a jednocześnie nieco twardsza. A propos pianki, może by tak kupić naszemu cosplayerowi całą rolkę tego materiału, tak żeby po prostu miał zapas na następne projekty. Szczególnie polecam Wam piankę w kolorze czarnym w grubości 3,5 mm. To jest taka najbardziej uniwersalna pianka, którą faktycznie używa się chyba w największej ilości projektów, stąd taki prezent będzie po prostu bardzo przydatny. A jeżeli pianka i zbroja, to na pewno przydatne będą kleje. I koniecznie mogę Wam polecić na przykład klej Vicol, czyli klej na bazie wody, klej do drewna, którym cosplayerzy pokrywają swoje zbroje, tak żeby faktycznie te zbroje były bardziej wytrzymałe i błyszczące. I taki Vicol możemy na przykład kupić w każdym sklepie budowlanym, właśnie nawet na kilogramy, na właśnie takich malutkich wiadreczkach. I w taki sposób mamy dość spory zapas. Innym przydatnym klejem będzie również butapren, czyli klej kontaktowy, dzięki któremu nasz cosplayer będzie mógł połączyć swoją piankę ze sobą. Ten klej również można zakupić w większych, parolitrowych opakowaniach, chociaż w tym przypadku bardziej bym Wam właśnie poleciła może mniejsze opakowania, ponieważ ten klej bardzo lubi wysychać, albo można również zakupić takie malutkie buteleczki
butelki plastikowe, do których można ten klej przelać i w taki sposób będzie on po prostu służył dłużej. Ostatnią kategorią prezentów dla cosplayera, którą poruszę dzisiaj, będą rekwizyty do sesji zdjęciowych. I tu naprawdę mamy absolutny, ogromny wybór tego, co możemy kupić. Na pewno świetnym pomysłem będą rekwizyty w stylu japońskim, azjatyckim. Na przykład właśnie jakieś parawany, wachlarze, może jakieś kwiaty wiśni, czy na przykład parasol. Dobrze jest również zapatrzyć się w jakieś fajne lampiony, może jakieś sztuczne kwiaty, może jakieś światełka na LED na właśnie na łańcuchu, które również można gdzieś położyć w tle i one będą fajnie oświetlać nasze tło, na przykład jak te moje z tyłu. Jakieś ładne matowe tło do zdjęć, może jakieś girlandy kwiatów, kryształki, jakieś mebelki, coś co faktycznie cosplayerzy mogą użyć w swoich domowych zaciszach, zwłaszcza teraz, kiedy, no, jak mówiłam wcześniej, mamy pandemię i focimy się w domach, to zawsze takie elementy, takie przedmioty będą fajnym dodatkiem, fajnym właśnie urozmaiceniem takich zdjęć i przez to te zdjęcia po prostu nie będą nudne. Wybór jest naprawdę ogromny. Myślę tylko, że warto jest wcześniej troszkę skonsultować się z cosplayerem i może go troszeczkę tak, wiecie, podpytać, wybadać teren, jakie kostiumy robi, jakie ma właśnie plany, może chociaż jakiś klimat tych sesji i dzięki temu możecie po prostu lepiej wycelować to, co chcecie kupić dla cosplayera. I to będzie chyba tyle, kochani. Przyznam, że nagrywałam bardzo długo, ponieważ dzisiaj jakoś mój język nie współgrał ze mną i bardzo często mi się plątał, przez to miałam dużo powtórek i moje gardło ma już dość. Mam nadzieję, że ta lista się Wam przyda. A jeżeli nie Wam, to na przykład Waszym rodzicom, albo dziadkom, czy przyjaciołom możecie ją podsunąć im właśnie do oglądnięcia i dzięki temu dać im może jakiś pomysł na to, co by mogli kupić Wam pod choinkę. Muszę kogoś wpuścić na nagranie, wybaczcie. Kotlet właśnie poluje na gumkę, która jest przy mojej stopie. A to cię mam. A to cię mam. A to cię mam. It was at this moment that he knew. He fucked up. A to cię mam. Powiedz cześć wszystkim. Idź, poluj na tą gumkę. No naprawdę taki predator, że ta gumka musi zostać zniszczona. Myślę, że kolejnym dobrym prezentem dla każdego cosplayera będzie zapas gumek do włosów. Jeżeli macie kota, to te gumki długo nie przeżyją. Dzięki serdeczne, kochani, za oglądanie. Naprawdę życzę Wam przecudownych Świąt Bożego Narodzenia, spokojnych i zdrowych, bo to jest coś, czego potrzebujemy w tym roku. Z tej strony będzie jak zwykle więcej moich filmików, poradniki, vlogi i wszystko o cosplayu. To będzie moja subskrypcja, a to będzie mój Patronite. Trzymam kciuki, żeby Mikołaj Wam przyniósł same fajne prezenty pod choinkę. Bo jak nie, to rózga. Albo 2020. Jeszcze raz. Proszę nie.